Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Nie wiem, w którym momencie mnie przerwało, ale w każdym razie opowiadałem o strukturze ligowej. Jako, że jest wiele głosów mówiących o tym, żeby zmniejszyć bądź zwiększyć ilość zespołów, które miałby występować w ekstraklasie. Z jednej strony zmniejszenie sprawiłoby, że ilość tych ciekawych meczów by się zwiększyła, ale przez to, że byłoby ich tak wiele, przestało być tak ciekawe, bo stałoby się powszechne. Łączymy się z tobą w bólu, wiecu. Z kolei, jakby powiększyć ligę do tych 18-30 klubów, pojawiłaby się właśnie jeszcze większa ta dziura pomiędzy miejscami, które nic nie znaczą, czyli te miejsca od 5 do 16. Mniej więcej, jeżeli jeszcze by nie było tego baru, to jeszcze byłoby gorzej. Ale ja mimo wszystko jestem ku większej tej ilości do 18, ale wtedy konieczne byłyby miejsca barrowe. Chociaż w sumie chyba najchętniej bym zostawił to, jak to teraz wygląda. Bez tych. Zespołu na grupę spadkową i mistrzowską, z tym, że pojawiły się miejsca barażowe, bo im więcej ich, które decydują o spadku i awansie dla tych niższych lig, tym ciekawiej. Awans z pierwszej ligi do ekstraklasy jest mocno utrudniony. Są lagi. No, na pewno wina mojego komputera, bo przez ten program do strumieniowania jest. Nie narzekaj, ale Alegrowicz. Innego strumienia w tym momencie nie ma, więc musi się podobać. Bardzo mnie przerywa, czy co ten Fornalik robi? Ma jeden w statystykach i jeszcze mu spada. Jak to możliwe? Ile on ma? 1-0 i spada mu do 1-0. Okej. Myślałem, że będzie jeszcze niżej. Jakieś 0-8. Zero czego? Critical error. No niestety kożuch nam się nie rozwija. Pozbawiony ambicji. A, chodzi o atrybuty. Ale nie można najwyraźniej zejść poniżej 1-0. Musiał na szczęście. Robi tam małe postępy na treningach. No ale to są naprawdę niewielkie wzrosty, jeżeli chodzi o te atrybuty 11.4, 11.2. To jest nic. A ten gość ma 17 lat. Pochwalimy go mimo wszystko. Widzisz, czyli jednak Waksik mimo wszystko się podoba. Ale Grobicz tam już powoli wyzywał mu bota.
za to, że są lagi. Już nawet 13 osób, przynajmniej u mnie tyle się wyświetla. No właśnie. Także większość to pewnie goście z zagranicy szukają rozgrywki, ale oni pewnie szybko opuszczą. Ale mimo wszystko witam serdecznie, jeżeli tutaj jakiś Polaków. O, 15 to chyba mój osobisty rekord. Może ktoś skończył strumieniować i przełączył się na mnie. O, 15 jeszcze u siebie nie widziałem. Zrobię sobie screena. Pochwalę się Sysolowi, że o drugiej 14 było tyle osób. Może po prostu wiedzą, że teraz będzie decydujący mecz i wygra. Ale wiesz, ja dopiero od niedawna rozpocząłem swoją karierę, także takie liczby u mnie to dalej coś nowego. Szczęsny jest w Newcastle. W ogóle możemy zobaczyć, jak to wygląda. Czesow w ogóle jest naszym selekcjonerem. Nawałka z kolei prowadzi Lekie. Kapustka w Salzburgu, on tam przeszedł za 2,5 miliona. Błaszczykowski w Augsburgu. Też transfer gotówkowy. A to też jest istotne, w jakich godzinach się streamuje. Ja przede wszystkim robię to w tych godzinach nocnych i ciężko jest o kogokolwiek nowego zwerbować. Ponownie zbieramy zespół. No, tylko Jaworski źle zareagował. Cały czas te same pytania są na tych konferencjach prasowych, a mimo wszystko trzeba robić, żeby jakieś głupoty nie powiedzieć. A z kim w ogóle gramy? Bo nie w temacie jestem, szczerze mówiąc. Wiem, że przegraliśmy z Rosjanami dzisiaj w siatkę 3-2, także jeden punkcik tylko za tiebreaka. Ale szczypiorniści już chyba mają tylko matematyczne szanse, żeby coś jeszcze ugrać na tej olimpiadzie. A to mało tych bramek pada. 24-22. Chyba, że jeszcze się rozkręcą w ostatnich minutach. Z tych drużynowych to siatkarze jeszcze. Chociaż po tym meczu z Rosjanami to
orzeł wierzbicy. Oni mają logo podobne do Juventusu Turyn. Przynajmniej taki kształt i... No, dokładnie to samo. Tylko ten układ pasów jest taki bardziej zaokrąglony. I oczywiście kolor troszeczkę inny. No, ten speeder przez niego nie mogę się przełączać. No. Ludzie się inspirują różnymi rzeczami. No, tacy zawodnicy, którzy reprezentowali swój kraj, to oni mogą nawet spokojnie grać, mają 35-6 lat w takich mniej renomowanych oczywiście klubach. Też doskonale się nadają na mentorów, bo mają doskonałe atrybuty psychiczne. No, widzę, że tutaj moje bojówki się odzywają, do końca ich jedziemy, panowie, oczywiście. Chodzi o moich zawodników, z tego co wnioskuję. Będę się łudził, że kibicujesz moim zawodnikom, a nie szczybiornicom. Bakowicz traci gwiazdki. Czy to Kiebziak zyskał zwyczajnie? Chyba o to chodzi. Jednak. Bo każdy stracił gwiazdki, a nie tylko on. Już brałem udział z tymi klubami. Oni chcą mnie przyjąć. Najwyższą ofertę, jaką dostałem, to 450 euro na miesiąc. Większość klubów mnie przyjmuje, tak wydaje mi się, że z połowa. Oni nie mają żadnych takich szczególnych różnic między sobą. 3 przegrane, 7 remisów, 18 zwycięstw. Zrobimy jeszcze save'a. W razie, gdyby się nie udało. Też nie zrobiłem tego, że zrobię sobie wczytanie. Chociaż kiedyś grałem save and load. Ale to był początek mojej zabawy z FM-ami. Nie potrafiłem się pogodzić z niektórymi porażkami. No nie ma nic właściwie. Płaca nie odgrywa żadnej roli w tym FM-ie póki co. Właściwie we wszystkich FM-ach do tej pory. Siema Kamele. Kamelele. Jak Makelele. Co jest moim zdaniem bzdurą. Fajnie byłoby, gdyby była jakakolwiek możliwość inwestowania tych pieniędzy. Zwłaszcza, że nawet nie możemy zafundować sobie samemu kursu na poszczególne licencje trenerskie. I jak poszło tym naszym szczybiornictwom, bo nikt się nie odzywa? Kamel, jeszcze trafiłeś na najlepszą część streama prawdopodobnie, czyli ostatni mecz decydujący o naszym mistrzostwie. Musimy zdobyć jeden punkt, by zapewnić sobie tytuł ligi. No, być może był dodatkowo zmotywowany do gry. Przez to zaczął lepiej grać. No tak, chodzi mi o kontrakt menedżerski, że nie ma możliwości
inwestowania tych swoich pieniędzy w cokolwiek. Nie wiem dokładnie, co można byłoby kupować, ale skoro dostajemy jakąś miesięczną pensję, to fajnie byłoby to jakoś spożytkować. A jak to jeszcze mamy możliwość negocjacji tego kontraktu wzwyż, co ja zawsze robię, bo gdybym był menedżerem, to domagałbym się większej pensji, niż mi proponują na początku. Ale tych pieniędzy za cholerę nie możesz wydać na cokolwiek. A fajnie byłoby, gdyby była taka opcja. I nie chodzi mi tutaj o jakieś kupowanie sobie ciuszków jak w Simsach, tylko może się nad tym zastanowię jutro, właściwie jeszcze dzisiaj, i się podzielę jakimiś ewentualnymi pomysłami, jak można byłoby ewentualnie wydawać pieniądze w FM jako wirtualny menedżer. Kontrola standardowa jeszcze. Mubot jak zwykle pomocny. Zaczynamy mecz. Może w pierwszej akcji już uda się coś ugrać, jednak nie. Teoretycznie potrzebujemy jeszcze tego jednego, ale w praktyce chyba nawet dwie porażki sprawiłyby, że utrzymamy się na pierwszym miejscu. Kontrolujemy przebieg pod 50% posiadania piłki. Już maleje. Także właśnie z tego linka Kamelele możesz sobie pobrać ten dodatek, by móc podobnie jak ja rozegrać rozgrywkę w lidze rynkowej. Ale też właściwie nie ma się co spieszyć, bo dzisiaj na moim stopniu był twórca tego dodatku, który zapowiedział, że w najbliższych dniach powie update. Prawdopodobnie będzie to update 1.2 bądź 1.1.1, zależnie od tego, jak go nazwę. Także polecam się jeszcze wstrzymać przed ewentualnym rozpoczęciem nowej zabawy. Zapowiedział, że będą wprowadzone zmiany zgodne z tegorocznymi zmianami zasad, które zaszły od trzeciej ligi i niżej. Groźnie strzał Jaworski, niestety, obok bramki. Ale widzicie, co zatrzymuje ta 15 osób nas na streamie, mimo że jest druga 30, także może pociągniemy to dalej, co? Holo Hernana, niestety. Szkoda, że nikt follow, bo akurat dzisiaj udało mi się naprawić ten Twitch alerty. Także nie było jeszcze możliwości pochwalenia się nową animacją. Dlaczego trzeba ambitnie podchodzić do profesji menedżerskiej? Także awansuj do grupy i pokaż, co się stać. Póki co mamy dużo strzałów, ale żaden nie zakończył się celnym. Skoro wygrałeś ligę, to chcą kontynuacji, czego się dziwić. No, niestety nic się nie dzieje, żadnej powtórki nie mamy.
Tylko poprosiłem i już dostałem. Dziękuję za dwa follow od Kamelele Demokrego. Mówi tam na streamie. Liczę, zobaczymy się jeszcze nieraz. Będą zaktualizowane zasady, także będzie wszystko zgodnie z tegorocznymi od sezonu 2016-17 już zaimplementowane w tegorocznej edycji. I aktualizacja pojawi się na dniach, tak przynajmniej zapowiedział dzisiaj Bartek. Wyjdziemy troszeczkę wyżej. Chciałbym, żeby postawili kropkę nad i wygrali w tym meczu. Nie zwróciłem na to uwagi, cipior. Uwagi, cipior. Ale mamy chyba też Kaczyńskiego. Tak, Radosław co prawda, ale... Jeszcze jestem w lidze okręgowej. To jest Krakowska Liga Okręgowa 2. Pongowa 2 po awansie. Jednak możemy znaleźć się właściwie w dowolnej czwartej lidze. System doboru lig, po której awansujesz z ligi okręgowej do czwartej do trzeciej wydaje się być losowy, co dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Bartek zapowiedział, że w ku najbliższej pojawi się update elu zgodnie z tegorocznymi zasadami od trzeciej gi niżej, czyli nie będzie już tego bzdurnego barażu, który był opluwany przez tyle osób. I zespoły, właściwie wszystkie zespoły od ekstraklasy i niżej będą przydzielone zgodnie z tegorocznym kalendarzem, czyli w ekstraklasie będzie Arka Gdynia i Puławy Płock. Tutaj mamy graduację, ale nic z tego nie będzie. A w pierwszej lidze będzie grał Górnik Zabrze z pod Beskidziem Bielsko-Biała. Kolejna akcja gospodarzy, ale kończy się fiaskiem, to nic już chyba z tego kokoszka nie zrobi, tak jak się spodziewałem. Galanciak łapie piłkę. Strzelajcie tego gola, panowie. Zróbcie mi niespodziankę na koniec sezonu. Sfrustrowani są. Także uspokoimy ich. Jest i Osa. Witam serdecznie. Jeszcze nie robimy żadnych roszad. Ja w sumie słynę z tego, że robię zmiany dopiero w końcówce meczu, ale tak już totalnie pod koniec, bo boję się wprowadzać jakichś rezerwowych, bo nie są bardzo wątpliwej jakości. Nie wiem, to Kuba trzeba mieć zgraną ekipę, która nie zawodzi. To jest najważniejsze w rozgrywkach online. Bo często się zdarza tak, że zaczynasz z kim grać i po jednym, dwóch sesjach jednej z tych osób, jeżeli gra się oczywiście w większej grupce, odwiedzi się albo zaczną marudzić, że nie pasuje mi terminu, tutaj tęcza piekary przegrywa swój mecz, więc mamy już praktycznie zapewnione mistrzostwo.
No i przez to rozgrywka przestaje mieć sens, przez to jak nie ma zbyt wielu graczy z tobą. Ale w dwie osoby w sumie gra się chyba najlepiej, bo najłatwiej jest się dogadywać, jeżeli chodzi o terminy. Tutaj ma chyba akcję Kajca do Jaworskiego, a tak lewą flanką. Dawaj rajd chociaż. Odegra do środka boiska, gdzie jest Bziak. Jaworski po raz kolejny do środkowego do Musiała. Tutaj będzie strzał, nie? Wilk. Świetnie. Strzał z pola karnego. Kropka nad i, jeżeli chodzi o nasze mistrzostwo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Być może to sprawi, że Adam Wilk będzie królem strzelców naszej ligi, chociaż nie wygląda na ten moment. Nie, tutaj Janikowski strzelił najwyraźniej w ostatnim meczu dwa gole także. Tutaj zamusiała, żeby nie było żadnej głupiej czerwonej kartki. Wstawimy Karcza. I Fornalik wejdzie za Jaworskiego. Wilk gra świetny mecz, więc pozostawimy go na boisku. Przepraszam. Czasem ciężko jest utrzymać jakiegoś dobrego grajka w swoim zespole, ale sam wielokrotnie przechodziłem takie coś i tam był. Pobąkiwał cały czas, że chce odejść, ale mimo wszystko cały czas pozostawałem go w pierwszym składzie i po pewnym czasie zawsze poprawiało mu się moral. Także można machnąć tylko ręką. Jak jest dobry, to i tak będzie dobrze grał. Ale to byłaby straszna toryka, jeżeli chcecie grać takim systemem. Tutaj chyba już akcja rozpaczy, chociaż jest jeszcze minuta z kałkiem Szewczyk. Polu kilku zawodników klubu sportowego nad Wiśle Kraków i 1 do 1. Ale przypomnę, jeden punkt dalej zapewnia nam mistrzostwo, więc niepotrzebnie tutaj gram na kontroli, także tutaj bije się w pierś. Jest to jak najbardziej moja wina, że nie cofnęliśmy się w końcowej fazie, kiedy zdobyliśmy tego gola na 1-0. Także biorę ten wynik na siebie. No to wysoka klauzula. Nie wiem, czy uda ci się taką kasę dostać od klubów zachodnich. Ale mamy mistrza. Tęcza Piekary przegrała swój mecz z Klepartią Kraków, także przed ostatnim meczem mamy 7 punktów przewagi. Zdobyliśmy jeden. Tęcza to była żadnego, więc. Ura! Teraz już gramy tylko o honor z przedostatnią drużyną ligi. Rezerwami Tura, Bielsk Podlaski. Różne drużyny znajdziemy w krakowskiej okręgówce. Jeżeli chodzi o złotówki, wiek kwoty już robią się tak astronomiczne przez to, że trzeba je mnożyć razy 4, właściwie 4 już z kawałkiem, że ja mimo wszystko przestaję przy euro.
piękny puchar. Oczywiście konferencja, jak zwykle. Standardowe pytania. Kiedyś jeszcze myślałem o graniu w takim sposobem, że powiedzmy gram sobie w Anglii, to gram funtami, bo tam są funty. Gram w Polsce, to gram złotówkami, bo tam są złotówki, ale kiedyś grałem na Węgrzech i tam była taka śmieszna waluta, która totalnie mi nie pasowała. W sensie całkowicie nie wiedziałem, ile dana kwota jakby oznacza w euro czy tam złotówkach, przez co przerzuciłem się na granie jedną walutą, czyli euro. Bo wtedy doskonale wiesz, ile dany zawodnik czy tam kontrakt jest wart w stosunku do tego, co miałeś we wcześniejszej karierze, jesteś w stanie sobie porównać te wszystkie wartości. Druga 40, mamy 16 widzów. Nie wiem, jak to możliwe. Ale witam przybyłych. Został jeszcze jeden mecz, ale skoro was jest tak wielu, to może jeszcze pociągniemy to dłużej. Zastanawiam się powoli nad tym. Ale też nie wiem, czy was interesuje oglądanie okresu przygotowawczego. Chociaż sam jestem ciekaw, do jakiej ligi nas przydzielą. Że powoli zbliżamy się do ostatniego już nic nieznaczącego, jeżeli chodzi o pozycję w tabeli meczu. Ale mimo wszystko zagramy najmocniejszym składem, bo czemu mielibyśmy odpuszczać ostatni mecz? Jak się tutaj chwali się oczywiście swoim nieszczęściem, ale dwa celne strzały na 20 prób to nie jest zbyt dobry wynik. Może coś w taktyce nie działa, że za dużo strzałów z dystansu. Tam możesz sobie w analizie sprawdzić, skąd strzelali. A też fajnie, że stawiasz przede wszystkim na krajowych zawodników, bo często się zdarza, że jak ktoś gra klubem z ekstraklasy, to sprowadza samych obcokrajowców i robi taką wieżę Babel.
Znowu gra w ofensywę. Standardowo. Ale wydaje mi się, że po ostatnim meczu jest informacja od zarządu z informacją, jakkolwiek to zabrzmiało, z budżetem transferowym i płacowym na kolejny sezon, także dowiemy się, ile pieniędzy i czy w ogóle cokolwiek dostanę. Tak, to też jest fajna sprawa. W sumie jak to się symuluje, to mogę też załączyć jednego fajnego screena z mojej rozgrywki Ferencváros. Będę go znajdę oczywiście. Tam w jednej przerwie reprezentacyjnej dostałem chwilę czasu mi zajmie, żeby znaleźć ten screen. Wyglądał 31 powołań do reprezentacji Węgier. Miałem tylu uzdolnionych reprezentantów, że w każdym zgrupowaniu właściwie połowa reprezentantów stanowiła tych z mojego klubu. Zarówno pierwsze, jak i te młodzieżowe. No, domyślam się, Kuba, że nic nie dostanę, ale mimo wszystko żyję, że coś takiego się stanie. Zwłaszcza, że mam budżet na dużym minusie. I cały czas nam się symuluje, więc spokojnie, bez nerwów to zrobię. Tutaj jest link ode mnie. 31 reprezentantów kraju w jednym klubie. Z jednej reprezentacji oczywiście, też przy okazji. Także śmiesznie się oglądało te składy. A na pewno, gdybym grał dłużej tę rozgrywkę, to te liczby by jeszcze wzrosły. Bo szkoliłbym jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej. I to był zresztą trzeci sezon dopiero, także z biegiem lat to na pewno by się jeszcze mogło polepszyć. A u nas w Polsce, wracając do rozgrywki Prokocimia, 4 dni do kolejnego meczu. Nie wiem, jakieś chyba najwyższe w kraju, ale w tej rozgrywce to polegało na tym, że skupiłem wszystkich najlepszych zawodników krajowych, w sensie Węgrów, z ligi do siebie. Prócz tam chyba jednego, którego zabiegałem bardzo długo, ale on chyba był jakimś kibicem tego zespołu, w którym grał, i antykibicem mojego klubu, bo za Chiny nie chciał mi przyjść. I skupowałem też Węgrów z zagranicy, także tak to wyglądało mniej więcej. Dzięki pieniądzom z Ligi Mistrzów też miałem stosunkowo dużo
dużo na rozwój właśnie budynków. Grałem samymi węgrami, także w pewnym momencie zderzyłem się ze ścianą, bo nie miałem możliwości sprowadzenia lepszych zawodników, także miałem 30 milionów budżetu, tak na coś te pieniądze trzeba było wydawać, a jedyną opcją były właśnie budynki bazy szkoleniowej i młodzieżowej. Bardzo fajna kariera, polecam takie coś. Ale z drugiej strony przez to troszeczkę popsułem krajową ligę, bo z racji tego, że skupiłem najlepszych Węgrów od moich konkurentów ligowych, tamci zaczęli skupować jakieś tam szrotce na granicy, przez co ich składy zaczęły wyglądać właśnie jak takie wieże Babel, o których wspominałem wcześniej. Także i ja miałem jako jedyny taką czystą drużynę, reszta miała takie zlepki. Powoli, powoli człapiemy do meczu z Turem. Już kompletnie nieliczący się mecz, ale bardzo fajnie byłoby go wygrać. Znaczy, czy hegemonem? No, na pewno miałem największy budżet w pierwszym sezonie, kiedy szybko odpadłem z pucharów europejskich. Wygrałem ligę ze stosunkowo dużą przewagą. W drugim sezonie, jako że grałem jeszcze w Lidze Mistrzów i skoncentrowałem się na tych rozgrywkach, olałem ligę, zająłem w niej drugie miejsce, awansowałem do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tam grałem przeciwko Barcelonie, Zenitowi Sankt Petersburg, z którym wygrałem dwukrotnie, i Benfica Lizbona, z którą udało mi się raz zremisować. Zająłem trzecie miejsce w grupie. Dostałem się do 1/16 Ligi Europejskiej. Tam wylosowałem jakiś całkiem w zasięgu zespół. I padłem w 1/8 przeciwko Celticowi Glasgow, ale już było na tyle mało czasu, że nie udało mi się dogonić Debreczyna, który zdobył mistrzostwo. W następnym sezonie grałem w eliminacjach Ligi Europejskiej, ale we wczesnej fazie eliminacji, chyba w trzeciej rundzie, odpadłem przeciwko czwartej drużynie Ligi Duńskiej. Nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak się nazywał tamten klub. I z dużą przewagą, z racji tego, że nie grałem już w żadnych pucharach kontynentalnych, wygrałem puchar Ligi, w sensie puchar Węgier i rozgrywki ligowe z dużą przewagą. A potem w czwartym sezonie już zaprzestałem gry, bo mi się znudziło. I teraz gram w Polsce. Wiesz, teoretycznie miałem długą ławkę, ale zmiennicy często tracili tam punkty przeciwko jakimś ogórom. No i potem, jak już odpadłem z tych pucharów europejskich, też trudno było zniwelować te straty, którą sobie robiłem, grając rezerwowym składem, ale nawet te rezerwy dawały radę przeciwko tym słabszym zespołom. Ale trudno oczywiście jest mówić, bo zakończyłem ten czwarty sezon na samym początku, ale wydaje mi się, że miałem już na tyle głęboki skład, że nawet tymi rezerwami dałbym radę. Może nie wygrać ligę, ale spokojnie dałoby się nimi osiągnąć wysokie miejsce na tyle, żeby potem pierwszy skład dogonił ewentualnego lidera.
Też nie wiadomo, czy udałoby mi się ponownie wywalczyć to trzecie miejsce, gdybym jeszcze oczywiście awansował do tej fazy grupowej Ligi Mistrzów. Ale to takie dywagacje. Nawet nie ma tego meczu rezerw, który zawsze grały moje rezerwy. Także od razu przechodzimy do meczu ligowego. Ale nie będę bawił się w żadne ogrywanie młodzieży, tylko postawię na stary skład. I tak właściwie nie mam żadnych perspektywicznych graczy poza kadrą, więc grają ci najlepsi. Też chciałbym zbudować, powiedzmy, kilku zawodników takich legendarnych, powiedzmy. Także fajnie byłoby, gdyby łapali jak najwięcej spotkań, żeby móc potem ich wspominać w kolejnych latach, jeżeli takowe będą. Także tutaj widać, że większość zawodników rozegrała te 30 meczów. Tutaj Płokasz, jako że pauzował przez kontuzję, Kajca nie zagrał w tych 7 meczach z racji foszków mojego innego lewego obrońcy. DP musiał praktycznie cały czas. On był zmieniany często, między innymi przez Karcza i Płutę. Kołodziejski nawet zagrał jeden mecz z ławki rezerwowych, kiedy graliśmy w Pucharze Polski. Kiebziak, on jest naszym nowym juniorem, tak jak dopiero wprowadzałem go w tym sezonie. Holohel i Jaworski, oni mieli kontuzję przez pewien czas, tak samo Wilk. A tak to cały czas gramy tym samym składem. Machiński jeszcze dużo grał stosunkowo, bo tak jak wspominałem, Płokasz pauzował przez jakiś czas. A Płuta wcześniej grał na pozycji Kiebziaka na PSL jako pomocnik odbierający piłki. Tak jak graliśmy bardziej defensywnie, ale stracił to miejsce po tym, jak pojawił się Kiebziak. Okay, czas na mecz. Już całe morale zespołu znakomite. Opinii naszych współpracowników, ale to są jakieś rady zazwyczaj, czyli rekomendacje zawodników. No to akurat można zastosować. Zmiany taktyczne w ostatnim meczu, super. I fajnie byłoby, gdyby nasz prezes sypnął. Oczywiście Krzysztof Jakubik przyjedzie na mecz okręgówki posędziować, jako że akurat był w okolicy. No tutaj nic nie zmieniamy. Kołodziejskiemu jeszcze zmienimy oczywiście rolę rozpoczęciem meczu, żeby nie grać na dwóch rozgrywających. O czym teraz mówisz, Baksik, bo o Igrzyskach Olimpijskich, czy coś tam w grze twojej? Czemu nie przeskakuje cały czas? Komputer powoduje odmianę posłuszeństwa, nie wiem dlaczego. Może już za to transmituje.
zmotywujemy ich. Chociaż właściwie nie ma po co. Tak, wynik meczu już kompletnie nie ma znaczenia. Ale mimo wszystko liczę zwycięstwo, bo 15 drużyna ligi nie powinna być problemu dla jej mistrza. Mamy akcję. Ale to chyba będzie akcja tura. Rezerw tura. Bąk. Do Kowalczyka. Długa piłka, ale przejmuje ją Płokarz. Wilk przegrywa pojedynek główkowy. Kołodziejski. Akcja środkiem. Napastnik przy piłce. Wilk do Musiała. Piłka na prawe skrzydło, Holocher do Kołodziejskiego, Kiebzak. Prawa obrońca Łatka nie dośrodkowuje. Kołodziejski rozgrywa piłkę, Kiebzak ponownie do Łatki. Centra w pole karne, Jaworski. Piękny strzał, ale Kuśmierek łapie piłkę. Czekamy na kolejną akcję. Oczywiście dominujemy w tym meczu, 61% posiadania piłki. Także kontrola jest po naszej stronie. Już posiadanie wzrosło na tyle, że praktycznie dwa razy tyle jesteśmy przy piłce. Ale nie przyda się to na już sytuację niestety. Zawodnicy Tura już złapali dwie kartki. Co prawda tylko cztery faule popełnili. No niestety. Nic się nie dzieje, ale jednak Płokarz. Atak lewą flanką, Jaworski, kapitan zespołu, ponownie przy piłce. Niecelne jego zagranie. Skończyło się dobrze, Kołodziejski traci futbolówkę, jednak ponownie ją odzyskujemy. Atak lewą flanką, nie, jednośrodkiem, Musiał. To będzie chyba atak prawą stroną, tak, tutaj jest Holocher. Odgrywa główką do Wilka, Wilk wycofuje do Łatki, Kołodziejski, Kiebsiak. Znowu Jaworski, Kiebziak, ale obok bramki. Jeszcze jedna akcja w pierwszej połowie. Atakują gospodarze. Wymiana piłki na własnej połowie. Tutaj jest osamotniony napastnik. Wereszczak nie ma do kogo dośrodkować. Pojawiają się jego koledzy, strzały. Broń Galanciak. Jeszcze mamy rzut rożny. Trzeci w tym meczu dla gospodarzy, ale wybijamy piłkę i kontra, ale już nie dowiemy się, jak się zakończyła. Najprawdopodobniej fiaskiem. Wyreszta, tak, tutaj traci piłkę na naszą korzyść. Kołodziejski powoli konstruuje tę akcję, Kiebziak. Wilk sam na sam, ale obrońcy Tura są dzisiaj bezbłędni. Tutaj wydaje mi się, że o czymś zapomniałem, szczerze mówiąc. Zaraz to skoryguję. Gramy chyba cały czas na dwóch rozgrywających.
Tak, Kołodziejskiego zmienimy na środkowego pomocnika, tak żeby nie przeszkadzali sobie nawzajem. I może dzięki temu będzie to wyglądało lepiej w drugiej połowie, bo cały czas mamy posiadanie piłki. Kołodziejski i Kiedziak biorą się za rozgrywanie, a wolałbym, żeby drugi wspierał w ataku napastnika. Kiedziak dużo lepiej nadaje się do rozgrywania. A może bardziej Kołodziejskiemu nie przeszkadza bycie środkowym pomocnikiem, bo do rozgrywania również się nadaje. Mijają kolejne minuty drugiej połowy, nic się nie dzieje. Żadnego strzału z żadnej ze stron. Za to jest żółta kartka dla naszego defensywnego pomocnika. Akcja lewą stroną po Rokocimie Kraków. Jaworski ciągnie naszą grę. Podaje do Kiebiaka, Kołodziejski przy piłce. Ponownie Kiebiak, Jaworski. Wycofanie piłki do naszych obrońców. Gryźlak, Płokarz. A piłka znowu u Kołodziejskiego. Wilk. Strzał z dystansu niestety. W środek bramki, tam gdzie stał Kuśmierek. Poprosimy o więcej zaangażowania naszych chłopaków. No, chyba czas na pierwsze roszady, bo tutaj nic się chyba nie zmieni, jeżeli nie wprowadzę nowych zawodników. Korpysz i za Wilka wyjdzie Bakowicz, on i tak już nie ma szans na odrobienie strat do Janikowskiego, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Także będzie musiał się pożegnać z koroną Króla Strzelców w tym sezonie. Być może w czwartej lidze pokaże, na co go stać. I tam zdobędzie tę nagrodę. Chociaż wątpię. Jeszcze zobaczymy, czy możemy jakieś polecenia indywidualne dla gracza przeciwnika. Na wszelki wypadek oczywiście, bo nie chcemy stracić głupiego gola przeciwko tym ogórom. Jeszcze jednak będzie akcja Jaworski. Piękny strzał z rzutu wolnego. On chyba jeszcze z tej pozycji nie strzelił. Z kolei Kołodziejski popisał się jednym strzałem rzutu wolnego, który zakończył się bramką. Za Jaworskiego wprowadza jeszcze Fornalika. No chyba... Tak, poprawili to. Pamiętam, że we wczesnej fazie FMA16, gdzie zarządziliśmy trening pozycyjny, to zawodnicy mimo wszystko, nawet gdy trenowaliśmy przez sezony i lata, kolejny trening pozycyjny wśród naszych zawodników, to oni nie robili w tym żadnych postępów. A teraz Fornalik już lepiej gra na pozycji OPL. Także SI coś tam poprawiło mimo wszystko. Jeszcze jest akcja z naszej strony, prawdopodobnie Gryźlak do Płokarza, ten długą piłką chciał obsłużyć naszego prawego skrzydłowego, ale piłka trafiła do gospodarzy. Prawda, w naszym posiadaniu tak, łatka, ale jego podanie nie trafi chyba do Bakowicza. Chociaż tutaj seria niecelnych podań. Bakowicz
ale po lukarni nie ma nikogo, pojawił się korpycz i mamy gola samobójczego. Krzysztof Dubiel ma strzelony przez naszego rozgrywającego piłkarz Chłatu Jawolskiego. On prawdopodobnie zamieniłby to dośrodkowanie na bramkę, ale tego się już nie dowiemy. Zmienia na kontrę, żeby nie stracić głupiego gola w końcówce meczu. Już nic się nie zmieni. Wygrywamy 1 do 0. Zasłużenie. Moim zdaniem przynajmniej. Wszyscy zareagowali bardzo pozytywnie. 10-punktowa przewaga. Bezapelacyjnie zasłużyliśmy na zdobycie mistrzostwa. Najwięcej zdobytych goli. Najmniej straconych. Najmniej porażek przy okazji. I najwięcej wygranych. Rzecz jasna. Także zrobię tutaj zapis. Zobaczymy, jak mogę jeszcze w sumie przez te pół godzinki, powiedzmy, jeszcze postreamować, jako że jest was stosunkowo dużo. Ale zrobię już sobie taki zapis archiwalny, żeby mieć co wspominać w przyszłości. O ile oczywiście FM się nie skraszuje w tym momencie i nie zrobi mi miłej niespodzianki, bo ostatni save robiłem 2 mecze temu. FM oczywiście jeszcze musi pomyśleć nad innymi meczami, które rozgrywały się równolegle. Tęcza Piekary, o dziwo, przegrała kolejny mecz i w końcówce całkowicie pogrzebali swoje szanse na końcowy wynik. Podobnie KS Borek w ostatnich meczach totalnie stracili formę z reszty sezonu. KS Borek 4 mecze, 2 punkty. A z kolei Tęcza Piekary w ostatnich 4 meczach zanotowała jedynie jedno zwycięstwo i 3 porażki, także my w tym okresie zdobyliśmy aż 8 punktów, także nie było mowy, żeby stracić to prowadzenie, które sobie wypracowaliśmy wcześniej. Kołodziejski jeszcze bohaterem meczu, to był jego sezon 6. Razy został wybierany MVP spotkania. Ostatni gwizdek. Także ja robię zapis. Niech będzie 2A. Zagramy jeszcze. Chyba do 3:30 już dłużej nie, chyba nie wytrzymam. Widzę, że ludzie też powoli uciekają, także zobaczymy jeszcze. Przede wszystkim interesuje mnie 11 marzeń. Jakieś tam nagrody od kibiców i tak dalej. Może też uda nam się dojść do momentu, kiedy zostaniemy rozstawieni w nowej lidze. Też jestem ciekawy, do jakiego regionu nas przydzielą. Jeżeli jeszcze są jakieś osoby, które nie zostawi jakiegoś followa czy subskrypcji na kanale archiwum na YouTube, to również do tego zachęcam przed opuszczeniem
by być informowanym o przyszłych strumieniach, bądź by nadgonić zaległości z wcześniejszych transmisji. Cześć, Olip, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Witam na strumieniu. Pozdrawiam, pozdrawiam. Pozdrowienia z Krakowa, nie wiem dokąd, ale... Może się znamy. Nie wiem. I sobie trolujesz. I przy okazji dziękuję za follow. Zawsze miło jest zobaczyć, że ktoś w pewien sposób docenia to, co robisz. Zapraszam oczywiście na kolejne streamy. Niestety trafiłeś na sam koniec sezonu, także nie będzie już na tym streamie żadnych meczów. Bo ostatni mecz rozegraliśmy przed chwilą. Także zanotowaliśmy w tym sezonie awans z krakowskiej ligi okręgowej do czwartej ligi, w której oczywiście będziemy chcieli zamieszać i również awansować, jeżeli będzie taka możliwość. Ale trudno jest cokolwiek prognozować, nie znając nawet ligowych rywali. Ja w zasadzie nie wiem, czy jest sens to ciągnąć, zwłaszcza, że symulacja w tym momencie będzie trwała wieki. Najprawdopodobniej, a i tak nic ciekawego już nie będzie się działo oprócz tego, co powiedziałem, czyli nagrody od kibiców. Jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania. Tych, którzy są zainteresowani tą serią, to odsyłam do archiwum, żeby sobie zobaczyli wcześniejsze mecze, jak to się prezentowało, bo na początku szło jak po grudzie, ale z biegiem miesięcy i kolejnych meczów, porażek, zwycięstw zaczęliśmy grać coraz lepiej i lepiej. Teraz wygląda to całkiem nieźle. Także udało nam się zrealizować cel, który założyłem sobie przed sezonem, chociaż zarząd na początku wymagał jedynie środka tabeli, ale ja wiedziałem, że stać ich na dużo, dużo więcej, zwłaszcza, że w pierwszym sezonie udało nam się być w górnej połówce. Długo liczyliśmy się w walce o pierwsze miejsce, ale w końcówce sezonu spadliśmy na szóste miejsce i na tej pozycji zakończyliśmy nasze zmagania ligowe. Tak, chyba doczekamy tego mojego ulubionego momentu w lidze. Najlepszy wynik, oczywiście, to jest troszeczkę nadużycie, bo w historii Prokocimi oczywiście zdarzało się, że graliśmy wyżej niż czwarta liga, ale taka pierdółka. To jest bardzo ciekawa formacja naszej jedenastki marzeń. Jakie na przykład możesz podać? Bo ja podałem
Ta Zgoda Repty Śląskie to jest zespół z Algierii. Zdaniem FMA oczywiście. Nawet nie ma miejscowości konkretnej. Jest niegrywalny. Posiadacze karnetów minus jeden. Znaczy, zobaczę sobie tę jedenastkę marzeń. Co tam w ogóle się zmieniło? Właściwie tylko jeden zawodnik się znalazł nowy. Czyli Kamil Musiał, nasz podstawowy DP. Lubię patrzeć na te liczby, jak tutaj pojawiają się już setki. Oczywiście nasz etatowy snajper, 33 gole. Właściwie każdy tutaj jest z trafieniem, prócz Michała Płokarza. Może kiedyś damy mu strzelać rzuty karne, żeby mógł sobie wpisać do CV choćby jednego gola. Jeszcze tutaj nie ma zbyt wysokich średnich ocen. Głównie z racji tego, że pierwszy sezon nie mieliśmy zbyt udany. Kołodziejski graczem sezonu, zdaniem kibiców. No, przez większość sezonu byliśmy na pierwszym miejscu, także tytuł nam się należał. Co za bzdura. Nie miałem innej przecież możliwości, żeby... No cóż, i tak mają wysokie morale. Ja liczyłem, że dostanę informację od zarządu o tym budżecie, ale wydaje mi się, że jednak takiej informacji nie dostanę w najbliższym czasie, także wydaje mi się, że skończymy w tym momencie. Także dziękuję, że byliście ze mną tak długo, nawet o trzeciej w nocy. Zanotowaliśmy także mój osobisty rekord frekwencji, czyli 16 osób na streamie, za co również dziękuję, podobnie jak za kilka followów, które wpadło w trakcie dzisiejszej transmisji. Ja zapraszam Was na przyszłe strumienie. O mniej więcej tej samej porze, czyli startujemy w 11:30 mniej więcej, może wcześniej, może później. Oczywiście o rozpoczęciu będziecie mogli sobie przeczytać na łamach CMREW bądź obserwując Twitcha. Ewentualnie jeszcze spróbuję znaleźć inne medium, na którym będę mógł informować Was o przyszłych strumieniach. Także to było na tyle. Ja rozegram ten okres przygotowawczy już poza strumieniem, żeby Was nie zanudzać, bo to nie jest zbyt ciekawe rozgrywanie tych wszystkich sparingów. Także zobaczymy się już na boiskach czwartoligowych. Ja Wam przedstawię na szybko kadrę zespołu i tak dalej. No, stajemy się klubem półzawodowym, to tym optymistycznym akcentem zakończę ten strumień. Jesteśmy dalej na dużym minusie. Także to było na tyle już. Powtarzam się. Ja wykonam te wszystkie czynności, które nie są zbyt atrakcyjne dla widzów. Tak, żeby Was nie męczyć na jutrzejszym strumieniu. Tak, żebyśmy od razu zaczęli z wysokiego C, czyli od zmagań ligowych.
Jeszcze raz dziękuję za Waszą aktywność i obecność na dzisiejszym strumieniu. Żegnam się z Wami ja, kaczuszka. Nie jestem kaczuszką, tylko ja, przecinek kaczuszka. Do zobaczenia i trzymajcie się, cześć.